Cześć wszystkim, dzisiaj kolejny odcinek z Dicey Dungeons 2. No, 2, bo tak nazywam tą serię. Odcinek czwarty, czyli dzisiaj Wojownik. Wojownik, nie? No, Wojownik, tak. No, odcinek czwarty, no to Wojownik, dokładnie. Już czwarta niedziela, którą gram w kostki. Wiecie, że to są niedzielne odcinki. Przynajmniej teraz są niedzielne. Może kiedyś będą jeszcze jakieś inne dni tygodnia, ale na razie niedzielne. No. Tak jest. To jedziemy na to. Przywitanie wojownika, czy to co ty? Jak się teraz się nazywa? Witajcie w Dicey Dungeons, jedynym programie, w którym wy możecie wygrać największe marzenia, czy albo koszmary. Nie wiadomo, co uda się spełnić, tak. Wojownika znamy, on chciał Monster Trucka, tak. Przez co? No, Monster Truck, no dokładnie, tak. I silnym człowiekiem, tak, tylko że w wersji sześciennej, tak, kostka. No kostka, tak. Jest kostką, nie? Serio mi jeszcze tutorial dają? No dobra, bo przy wojowniku jednak tak jest, nie? Że jest pokazanie całej gry. Chciałbym już to oszczędzić, bo no dobra, niech będzie. No trochę tak nietypowo, nie? Bo zacząłem od wynalazcy, jestem na wojowniku i teraz mi grę pokazują. No dobra. No. Jednak jak przedstawiałem wojownika, to jeszcze przedstawiałem grę, tak? W zwykłej wersji, nie? Dobra. Wiem, że bitewny, wszystko fajnie. Tylko... No i cyk, 6 obrażeń. Tylko... Pytanie jest takie. Jak będzie wyglądała... Pula zasad? Auć. Chyba nie. Chyba w... Kurde, dobra. 6. No, wiecie, czy... No to... Tak, tutorial ma. Kosmiczny żołnierz. Z tutorialu przechodziliśmy... kiedyś tam. No, pewnie zejdziemy na dół dopiero jak przejdziemy tutorial, nie? Nawet tu nie ma żadnych zasad, nie nic. No, tylko tu jest to przestawione, tak. Okej. Okay. Generalnie było tutaj, w tym miejscu, że to jest runda bonusowa, typowo. Runda bonusowa, no to jest tak. Czyli tak, mamy szóstkę i piątkę. Czyli mogę sobie to przerzucić, tak. To jest wiadomo, że jest zrobione tak, żebym tą czwórkę dostał. W tutorialu inaczej nie idzie, tak się. Przynajmniej na tych dwóch przeciwnikach, nie? Kosmiczny żołnierz i gorący łyżę. U nich się zagra zawsze tak samo. Czy te tury początkowe, tak? Bo już kolejne tury, na przykład teraz, to co innego może się trafić, nie? Na przykład teraz są... Okej, okay, no. Chyba ta tura też jeszcze zrobiłem, bo to... Tak samo. A jednak trójka jest, jedynka jest, nie pamiętam, czy zawsze jedynka wypadała. Ale na pewno mamy awans, tak? Dodatkowa kostka, tak? To nie jest żadna nowość. To zaczniemy od którejś skrzynki, obojętnie może być. Okej, okay, zapałka. Okej, okay, już mi pokazali te, nie? Wyjście mi już pokazali, dobra. I zasady mam. Jeszcze błazna trzeba pokonać. Przecież no, nie wiem po co walka z błaznem, ale okej. Okay. Tutorial. Tutorial jednak jest błazem, tak? Tu woje to zjadnie dużo, ale zdradzę ci pewien sekret, właśnie nadszedł czas twojej śmierci. Tylko nie wiem, czy można nazwać śmierć w momencie, kiedy jest się kostką. Kostka to raczej nie umiera, tylko można ją rozwalić na kawałki na przykład. Okej. Okay. Skoro on był kiedyś normalnym człowiekiem, teraz jest kostką, no to może coś o zabijaniu może być mowa, tak? Dobra. Teraz będzie trzeba trochę zrobić tak. Ciach. Zrobimy trójkę.
Nie ma co w kuli używać. On ataków nie ma, które zadają mi obrażenia, więc po co tracić kurię? Po prostu, krótko mówiąc, nie ma potrzeby. W tutorialu też zawsze zamraża dwie kostki na start. Zawsze to robi. To ono już teraz inne wartości. Na błaźnie zawsze inne wartości wypadną. Gorący łeb i śmieszny żołnierz będą mieli zawsze te same wartości. Bo chyba, że na gorącą łbie jeszcze się coś tam zrobi, to wtedy chyba są inne wartości. Na błaźnie zawsze są inne. Czyli 8 i podpal kostkę. Czyli no, parzysta, tak. Paraża to zawsze wszystko, nie? Jak znacie tutorial, to nie jesteście zaskoczeni. Jak znacie tutorial na pamięć, to nie jesteście zaskoczeni, co tu wyskakuje, nie? Poza tym to jest tutorial, no to nie może być inaczej niż tak samo. Okej, okay, i teraz co? Podpalenie. Iskierki. Iskierki nam dały, tak? Iskierki dostaliśmy. Wow. Dycha. Choć ósemka. Albo dwa tracimy, albo po prostu puścimy turę. Nie będziemy tracić życia. Tylko po prostu pozwolimy mu jeszcze zaatakować przed osłabienie elementu wyposażenia. Teraz... Która rzecz zostanie nieosłabiona? Uwaga! Nieosłabiony został topór. Czyli możemy wygrać. Topór został nieosłabiony. Mógłbym przysiąc, że właśnie nadszedł czas twojej śmierci. Zepsuł mi się zegarek, jaki jest teraz czas? Czas na to, żeby pójść dalej. Jest czas na to, żeby zejść i zobaczyć, jaka zasada nam się trafi. Co to za zasada? Wyrzucają z rywala, wyrzucają z samo wszystkie. Okej. Okay. Nie chcę. Bo wiemy, jak nasz kolega, nie? Nie, że same wszystkie, tylko zawsze wszystkie. Okej, okay, czy ja chcę losować? To daje im pewną szósteczkę. No, słuchajmy. Zobaczmy, co nam wypadnie. O, no tak, pająk. Wszystkie truciznowe rzeczy są... Co tak pusto na tym piętrze? No okej, okay. Błazen był na poprzednim piętrze jako jeden z tych dwóch poziomów, nie? I jak to jest, że jedna skrzynka jest dostępna, nie? No to było oczywiste, że to mimik. No, nigdy nie ma dostępnej skrzynki na start, no chyba, że jest tutorial. To wtedy jedynie może być dostępna skrzynka na start, nie? Na drugim piętrze. Ale normalnie to tak nie ma. Ale wziąłem tego naszego kichacza, żeby sobie podkrywać różne rzeczy. Zaatakuj mnie, kolego. Pozwolę ci zaatakować, nie będę taki... Że ci gra za... Wiem, że ci nie pozwolę zaatakować, nie? Zaatakowałeś mnie, za 3 nawet. W sumie możesz mi furię naładować. Naładuj mi furię, naładuj. Jeszcze 3, no. Furię naładowano, bo potrzebowałem 6 HP, stracić i mamy furię. To co ja bym wolał na... zagrać wojownikiem bez tutorialu. Czy żeby to wszystko... bez żadnych udziwnień. Znaczy, to jest po prostu normalna gierka. To mam przecież włączoną... Włączony tryb, żeby było inne rzeczy i tak dalej. Dobra, to weźmy kolczastą tarczę. Nigdy nie wiem, co tu wybrać, bo... No bo tak. Zaczynam pierwszą turę z jakimś błogosławieństwem, tak? Popchnięcie. Nie chcę popchnięcia, może bym chciał to. Lucky Charm. Start pierwszej tury. Spróbujmy zagrać z tym. Mimik. Zobaczymy, co będzie. A to zawsze tak, czy... Nie wiem. Zobaczymy. Na pewno mamy tarczę, nie? Czwórkę mi dają? Dadzą? Jednak nie.
dostałem trójkę, to mogę zrobić sobie czwórkę i zaatakować. A Mimik, no, tajemnicze pudełko, więc zobaczymy, co w tym pudełku mu się znajdzie. Sztylecik. Podziałamy już nas sztylecikiem. Okej, zbił mi tarczę i tak. No, to tylko w pierwszej turze, tak więc... Pierwsza tura była, więc już jest to nieużyteczne. Szóstkę bym potrzebował. No i... koniec. Na razie nie używam tego formalnie limitu. Jeszcze zdążę użyć. Tak jest. Zdążę jeszcze użyć. Idziemy dalej. Co my tu mamy? Gdy pokonasz rywala na dwa obrażenia, odmiany w twoim kierunku. Mogę wziąć tą zasadę, bo jak zauważyliście, to ja często walczę tak, żeby nie oberwać. Nie... W większości przypadków po prostu przeciwnika zabijam na co do innego HP. Raczej już to założyliście, nie? Tych tutaj potworów mamy. Niewidzialnego pana i demona. Odbicie jest. Uniknę stary. Nie zastanawiam się, bo czy ktoś z tej gry od nowa na to, że no, wojownikiem trochę... Dobra, no, na razie zagrajmy tak, jak jest. No. On po prostu unik zrobił mi. Jakby trochę lepiej pomyślał, to by sobie to naładował i po prostu zaatakował i unik zbił, albo po prostu w ogóle nie atakował. Tutaj załadował sobie 6 punktów i tak bym to uniknął. No, przeciwnicy nie zawsze myślą. Okej, teraz trzeba załatwić sobie... No, już mamy. Tak, żeby nie oberwać. No, jeśli to by były tylko niewielkie obrażenia, bo jednak przy tej zasadzie to niewielkie obrażenia się dostaje, no to lepiej nie oberwać nic. No chyba, że chcemy sobie łama, przełamanie limitu nawet. To wtedy ta zasada się przydać może. No i jeżeli mamy krucho z życiem, no to wtedy trzeba jednak uberwać. Jak się przyćmika. Weź ponownie, dobra. Czyli dycha. I to. Nie mogłem jednak przerzucać, bo no, bym miał dodatkowe przerzucenie tutaj, a nie czymś innym, tak? Znaczki. I dwójka z szóstką. Tak, padł mi kostkę, poraził mi topór. Luzik. Chociaż mogę zrobić sobie jedynkę i bez pieszenia kostki zaatakować. Co mam tam? Okej. Dobra. Nie będę sobie przywołał. Przecież w sumie level byłby. Potem tym. Okej. Więc ja oberwałem. I teraz to... Dobra. Jedno obrażenie nie zaboli. Kosteczka dodatkowa. Co tu mamy? No teraz im dalej, to tym więcej nowych sprzętów będę trafił. Tutaj to są same nowe rzeczy, których nie ma w zwykłej wersji. Kosteczek, czyli Dice Dungeons. Utrzymuję furię. Atakuję jeden damage więcej w tej turze. Czyli co to jest? Za 8 oczek to mogę jedno obrażenie więcej zabić, tak? Z każdego ataku w tej turze. Jak to ten? Pierwsze dwie tury. Nie potrzebny to. Mógłbym ten lucky ten wymienić za coś. Z tej 6 ten, repeat next act. Czyli 6 obrażeń i daje nam furię, tak? I to jest spoko. Jedziemy z tym. Damy za miecz. To z... Czyli wrażenie tak czy siak.
Jeszcze w furii mogę z tego dostać. Ale tylko nie chciałbym tak. Znaczy zobacz. A, furię daje mi to. Bez aktywowania tego. Mam furię z tego. Dobra, wiedzieć. Czyli mogę zrobić sobie tak. Aha! To podwaja furię, jak to użyję. Nice. A, nie, bo ja furię dostałem. Okej. Nie. Inaczej. Furię dostałem z tego Lajoki Czarny, który właśnie mi wyłączyło i jest niepotrzebny. I jeżeli jakiś skill ma powtórzenie ataku, to powtórzenie ataku nie zadziała, tak? Furię nie zadziałało na tym, bo to samo furię daje, tak? Trochę by nie pasowało, jakby mógł sobie furię nabijać w ten sposób. Trochę by było za łatwo. Więc już takim. No i teraz to dwa obrażenia gdzieś znaleźć. Bo z tych kostek to za dużo bym sobie walnął. A tak to tylko dwa obrażenia bym wyjechał. Chociaż kostki mamy. Kostki mamy i ja furii nie muszę używać. Furii nie muszę używać, bo mi tak fajnie działają. Okej, okay. Tutaj bym chciał coś. To jest mniejsze od tamtego. To razy 3 zadaje. Weźmy. 7 czy 8. To jest 7 jeszcze mniejsze. To mogę zapałkę sobie wcisnąć. Nic innego mi się nie przejmuje. Jednak jest dobrze mieć coś. Wielokrotnego użytku. Tak? I co to jest za Cream Lord? Ja nie mam tego. Nie znam. Przeciwnicy pierwszą kostkę każdej duże splitują, okej, okay, czyli ten Cream Lord to jest jakiś gościu, który pewnie jakbym przelosował, to bym dostał to, nie? No niestety, jak się losuje te zasady, to one i tak wypadają. Więc tych zasad, tych nowych postaci to nie ma co losować, bo one i tak wypadają. Przeciwnicy pierwszą kostkę rozplitują na... Split your next dice. Splits. Czyli co? Zawsze będzie miał niską kostkę. Czyli to zawsze użyję. To purbiterny, nie? Kluczyk mają. Klucz do save nawet. Się save nazywa ten, ta rzecz. Okej, okay, furia. I maksymalnie 7, więc. Nawet trójka może zadać 7 obrażeń. To może jedno obrażenie więcej niż z normalnego akta. Ale jednak przydatne. Ja sam dostałem wszystkie dzięki. I masz podpalone dwie kostki. Co? Rozsplitowało mu tę kostkę, nie? A, to tylko w pierwszej turze. Tam było napisane pierwszą kostkę. No, okej. Okay. Zadziałało mu chyba. Miał chyba podzieloną tą kostkę. I to dobrze jest użyć, żeby... Znaczy, na to nie ma co używać czwórek, bo i tak zada 7, nie? Chociaż mogę piątkę w to użyć, bo piątkę w to nie użyję, tu bym użył trójkę, tu czwórkę. Ale działa już. Odbicie mamy... A nie no, splituję, tak? Okej, okay. Więc to dwójkę i jedynkę. Czyli faktycznie pierwszą kostkę, tak? Tylko, że ten kluczek się nie pojawia. Ten kluczek się nie pojawia, tak? I dlatego się trochę można pomylić. Trzy. Nie ma opcji, żebym sobie nie przywalił. No nie dałoby
Musiałbym jedną turę poczekać, a i tak nie miałbym jak zadać mu jednego obrażenia w kolejnej. Więc inaczej by się nie dało. Okej, okay, i teraz tak. Te rzeczy już wykorzystaliśmy, to weźmiemy to. Ten haunted może pomóc przeciwnikowi, on może też przeszkodzić. Będą rzeczy na używanie kostek. Dobrze. Powinno nam pójść dobrze. Furię użyję. 7, 7. Nic, no szósteczka, super. I furia na nas tym ogólnie. Gitnie. Świetnie mu. Tak jest. No, no tak, bo to co ma zabierać życie, to jest trucizną, a to co nie jest trucizną, ma zabierać życie. Kontemani się nazywa. U niego. Znaczy to są te same skille, tak? Skille po prostu działają na tej samej zasadzie. Tylko po prostu no, są zamieniane, tak? Trucizna z wysysaniem życia. Teraz tylko dychę znaleźć. Tu była jedynka? Okej, okay, no. Bym sobie i tak znowu chyba strzelił. Już działam na baterii, awaryjnej. Nie można oczekiwać cudów. Coś mi za szybko idzie, nie? No, no, jak to jest z wojownikiem, zawsze szybko idzie. Idzie na ptaszka naszego, który się właśnie zachowuje. Aha, czyli w sumie jak mu splitnie kostkę, to on chyba zawsze tego wszystkiego użyje. Nie ma na co używać tutaj czwórki, tak? Bo, no, strafna jest czwórka na tym. Nawet podwojone obrażenia nie zada ta czwórka tutaj. U 7. Dobra. Lepiej nie będzie raczej. No, ja inaczej wyszło niż trzeba. Zrobimy w ten sposób. A w kolejnej turze użyjemy wszystkiego. Zesplitowało mu kostki i ryneczki może użyć tam i trójkę to. Zesplitowanie czasami przeciwnikom może pomóc. Okej. Okay. Czyli unikujcie to. Super. Aż dwie te, nie? Tylko cztery mogą zadać, ale lepsze to niż nic. Świetnie mu piątkę, no tak, bo pierwszą kostkę skutuję. Użyję tego i mu jedynkę zrobiło. A teraz zrobiło mu dwójkę. Czyli... no, chyba miał trójkę przed tą jedynką, więc dwa obrażenia mnie. I to jest tylko powtórz następny atak. Trzeba coś... Coś musi uniknąć. Okej. Okay. Uniknięte, no teraz się dokończymy. Kra, kra, kra. Super. Kra. Co, zapałka się przydała przynajmniej. Do uniku było. Uniknął zapałki. Przestarczą, a ja tarczę nie mam. Małe, dycha, odpala karta kostka. No oczywiście, że coś ulepszy, bo ja nie chcę tam wbawić w tarczowanie, tylko co ja mam ulepszyć, to... Co to ulepszy? Ja będę mógł sobie na wpylaki. Czarny. Czarny. Będzie mniejszy. Idziemy to. Mamy jakieś nowe rzeczy, spróbujemy ich poużywać, tak? O. Zamiast 6 obrażeń i powtórz następny atak, mógł mieć 6 obrażeń i osłabienie.
No bo to są jednak stawy, tak. Stawy są na wszystkie możliwości. Jest taki, znaczy ten może się stawem nie nazywa, ale jest 8 obrażeń, 6 i taunten, 6 i repeatnet, plus 6 i inflict. Nie chcę zmieniać, chociaż nie, no. To jest 6 obrażeń furia, tak, no to korzystać z tego można jedynie. Dobrze jest to wykorzystywać. A teraz bierzemy Lucky Charm. Szczęśliwy. Szczęśliwa północ chyba. O. Tu też mogę trafić losową zasadę, nie? Tylko dawać przeciwnikom furię. A w sumie nie mam co turę furię. A mam może być gorsza zasada. No, bo tylko pierwsza tura będzie z furią. A jak mógłbym trafić znowu jakąś zasadę, która nie była od nich i mogłaby mnie trochę wykończyć, no to lepsza ta furia. Raz na bitwę niż wcale. Niż coś gorszego. A ja mam furię co turę, no to może mi się nie oberwie. No. Może nie stracę przez to gry. Okej, mamy gargulce na początku. Weź ponownie. Tylko szkoda, że to weź ponownie. Średnio wykorzystam. Co jest z tym nagowaniem teraz? Zadałem 6, nie? Nie mogłem. Jak mam weź ponownie, to nie mogę użyć tego, nie? Co się dzieje? Okej, chyba się uspokoiło. Nie wiem, czy widzieliście, to trochę przez chwilę polagowywało. A w kostkach to mi nigdy nie lagowało. Okej. Zesplitowało ci kostkę, nie? Mogłeś mi ten... Zablokował mi kostkę. Dwójkę i trójkę, tak? Albo jedynkę i trójkę. Zablokował mi te kostki. No tak, bo przecież miał... No... Robimy jeszcze bardziej. Może przestać. Potrójne, nie? I najlepiej po prostu mu kostkę podpalić chyba. To w kolejnej turze go nie będzie. Splitnie mu... Tylko to splitowanie na ogień trochę jest słabe. Bo to splitowanie zabiera im ogień. Splituje, a jak splituje to ogień znika, więc... W takim razie ta zapałka może... Dobrze jest ją wymienić. No i co? Nie dobijecie kolego. To ja bym się dobił, jakbym użył tej kostki przez tej szóstki w tamto, nie? To bym go dobił. Bym sobie przewalił, ale bym go dobił. A może mi teraz mocno walnąć. Nie walnie za 12, ale walnie za 6. Czyli połowa z tej 12. Może mi dacie jedynkę, co? Chciałbym jedynkę, no nie dostałem niestety. 4 sobie walnę. Lepiej walnąć sobie z tego. W sumie jedno mniej. Jedno mniej sobie walnąłem. Tego i idziemy ulepszać. To mogę ulepszyć w takim razie to. Skoro już im dałem furię, to ja też muszę sobie jakoś pomóc, nie? No i teraz są wszyscy przeciwnicy podatni na ogień, więc może to mi coś pomoże. Ale żaden nie ma ani wysysania, ani tego głupiego, tak? Ma truciznę. Dostałem to tarczę. Masz furię.
A ja też sobie zaraz sporię zarobienie. Sporia i dyszka. No to tylko na czwórki działa, nie? Ulepszenie albo na... Niepotrzebny jest ten ogień. Jednej kostki nie ma co osłabiać, bo pierwsza kostka jest podpalona, a ta pierwsza kostka jest skitowana, tak? Czyli ogień nim znika. Na trójkach to zadaje 9 obrażeń, tak jak na czwórkach dycha. I 3 obrażenia więcej z czwóreczki wchodzi. No, czyli nie jest dobrze z tym Battle Worn Axe. Zapomniałem o Furii. I teraz co mam zrobić? Okej, chyba mnie nie zbijesz, co? Nie, nie zbijesz, bo nie miałby się. Tylko 3 obrażenia dostanę. No to się kończy. Ale no... jakby jest szansa, że wojownik tego nie przeżyje, ma 15 życia. 15 życia... I czyli mogę zrobić sobie tak i zaatakować z tym, żeby sobie nie przywalać. Lepiej jest nie tracić tego HP teraz. Szkoda tego HP na takim poziomie, jakim jestem. Na jedynkach leczy... Skype, nie? Toksyczna maś? Skype. No i tak to wezmę do plecaka, nie? Toksyczna maś to się nazywa po polsku w takim razie. Dodaję obrażenia, ale jeżeli to jest jedynka, to wysysa życie. I można sobie jakby w ten sposób załatwić leczenie. Na razie zrobimy w ten sposób. No trzeba sobie jakoś życie przywrócić. Jedyneczkę jak będę miał, to będę się leczył, a jak będę miał inne kostki, to po prostu będą obrażenia zadawać. Tak. Okej, wyssałem. I teraz tak, czwóreczka, dobra, to jedziemy z tym. No dobra, 3 dychy. Prawie całą papierową rycerkę zbiłem. 4 i 2. Upsik. On mnie też mocno zbił, więc dobrze, że zadałem mu tą dychę. Trochę się podleczyłem. Tylko pytanie, czy jak użyję... dostanę drugą jedynkę? Nie. Się zastanawiałem, czy jak... skończy walka, to czy jakbym wyssał życie, to czy ja bym stracił? Sobie zabiorę te życie, które właśnie mu dałem. Sobie wziąłem, tak? Ja to życie sobie zabiorę. No i źle, że przerzucałem te kostki, no. Przynajmniej cię dobiję, tak? Mam furię naładowaną troszeczkę. Tylko troszeczkę. I teraz zobaczymy, jak nam pójdzie z bałwanem. Niepotrzebna będzie tarcza? Nie. To jest tylko leczenie, a to jest tarcza. To chyba lepsza będzie tarcza. Spróbujmy z tarczą zagrać. Potem tego Skype'a mogę wziąć, ale na razie trzeba skorzystać z jakiejś obrony. Przydałaby się piątka. Jest piąteczka. To zrobimy w ten sposób. I mamy tak. 20. No jakby miał szczęście, to mógłby mnie dobić. Chyba... może nie będzie miał takiego szczęścia. No... nie pamiętam, bo bałwana, który wylosowałby 3 piątki. 4 piątki, tak. Co najwyżej 3 wylosuję. A. No miał te 3 piątki. Tylko ta druga piątka... czy jakby furię miało jeszcze przy okazji. Okej, okay. Czyli 9, 18,
Tylko trzeba uważać, żeby się nie przyszedł zabić. Z tego co ja widzę, co ja potrzebuję. Jeszcze jedną turę? Siedem. Bo tym dwa obrażenia brakują. Jakbym sobie zrobił furię z tego, bo tu 6 obrażeń jest. Czyli bym się zabił. Mogę wygrać? Mogę, tylko czy ja się nie zabiję przez to? No nie, nie zabiłem się, super. No jak widać, kiedy zabijamy przeciwnika, a ja mam jedno... Kiedy zabijamy przeciwnika i ja miałbym też przegrać, to ja po prostu mam pracę tak, że jedno HP mi zostaje. No i super. No jednak no nie da się, żeby obaj zginęli, tak? Ktoś musi wygrać i ktoś musi zginąć. Tego drugiego nie potrzebuję. Przeżyliśmy, więc możemy sobie pójść tutaj i zobaczymy, jak skat jest ulepszony. Tylko jak ja chcę tutaj tylko na jedynkach korzystać, no to mi to jest niepotrzebne, nie? Chyba po prostu mi skata dał dlatego, że ta zasada wysysanie i trucizna, tak? Albo po prostu to jest ten skill w tej wersji, tak? Na pewno bym chciał coś ulepszyć. Kolczasta tarcza mi już jest niepotrzebna. Skorzystałem z niej, tak? Dzięki temu przeżyłem. Co idziemy? Może pójdziemy w Skyta? Na rynkach będzie można się leczyć, nie? Wszystko szare. No bo jest ulepszone, nie? Tylko w sumie to na ulepszeniu działa tak samo jak Skype, przy czym Skype jest z wysysaniem życia dla jedynek. Weźmy Skype'a i tyle. Nic lepszego nie mam. Więc mam polepszone wszystkie rzeczy, które mam w ekwipunku. Jank mam. A co ty jest z kim, jakim? Co z ciebie za boss? Bo ja ciebie nie znam. Widać, że jesteś z tej wersji. Dwójki. Tak. Więc pokaż mi, co ty robisz. Contents. Wow. Czyli zadaje 4 obrażenia, ale w drugiej turze zadaje 12. Ale muzyczka przyjemna, nie? Da się ją. Chociaż nie wiem, po co to wysysałem, skoro nie potrzebowałem. Ale wysysałem. Jest, szósteczki. To zrobimy w ten sposób. Może mu coś tam ten hunter po nabrudzi. No idź. Ja muszę uważać, bo... O nie. Aha, on... Myślałem, że on może je na tamto, a nie. Czyli co? Co turę będę miał zamrażane kostki, tak? Dwie zamrażone kostki co turę. O to chodzi z tamtym skillem, który już u niego jest nieaktywny, tak? Czyli 7 razy 2. Okej. Na szczęście jestem wojownikiem i mi nie przeszkadza. Nie? Że mam zamrożone kostki. Jedno zamrożenie zostaje na jednej turze, a drugie zamrożenie przychodzi na następną turę. On to co chwilę będzie używał, nie? 12, uwaga. Boli.
Więc jak go teraz nie dobiję, to ja jestem martwy. Więc trzeba go dobić. No inaczej ja zginę. 12 obrażeń wejdzie. Na pewno zaleta to. Ja nie mam co chodzić z tym. Nie zwróciłem na to uwagi. Dobra, 14. I potrzebuję 4. Nie ma 4. Okej, czyli tutaj tak i jedziemy z tym. Na razie Jankman pokonany. Pokonany Jankman. Wygrany rozdział wojownikiem. Wojownikiem to można wygrywać. I to się wygrywa często. I zawsze prawie. Dobra. Czyli 40 minut ładnie. Pomijając, że był tutorial, no. Jakbyśmy nie mieli tutorial, to może by inaczej. Gra się potoczyła. Okej. Czy tym razem wygram pewnie z tego serca? Odpowiedź brzmi jasno i obrazkowo nie. Niestety nie, no cóż, kiedyś na pewno się ją uda. Mamy. Wygrana. Wygrany kolejny rozdział tego. No na co niestety nie miał do szczęścia. Ale wojownik. Pozostała trójka już miała szczęście, tak? Co do wygranej, nie? Ponieważ lecimy w kolejności od końca, nie? No, w kolejności, nie? Tak jak wskazałem w pierwszym odcinku, zdaj sobie na z trójki. No to teraz według kolejności wychodzi, że zagramy sobie błaznę w kolejnym odcinku. Czyli dzięki za oglądanie, łapeczki w górę, komentarze sobie i do zobaczenia. Ja się będę mówił C za tydzień w kolejnym odcinku. Tym razem odcinek dla łazana będzie. Zobaczymy jak mu pójdzie. Potem tylko wiedźmy. I potem będziemy wybierać, mogliby wybierać sobie rozdziały te. Jakieś inne, nie tylko te pierwsze. Zobaczymy jak się nam gierka potoczy. Cześć! No i dzięki za oglądanie.